Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Boża mądrości, Ty ogarniasz wszystko i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą. Ludu Twojego, wodzu i pasterzu, przyjdź do nas, Panie. Szczepie Jessego, znaku dla narodów, któremu władcy milcząc cześć oddają. Kluczu Dawida, berło Izraela, przyjdź do nas, Panie. Wschodzie bez kresu, blasku nieśmiertelny, sprawiedliwości słońce najjaśniejsze, więzi łącząca ziemię i niebiosa, przyjdź do nas, Panie. Królu Wszechświata i nasz prawodawco, węgielny głazie, który spajasz ludzkość, Zbawco człowieka i Emanuelu, przyjdź do nas, Panie. Czas już się zbliża, aby nas odkupić, przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Tobie i Ojcu z duchem pocieszenia, chwała niech będzie. Amen. Oto przyjdzie upragniony przez wszystkie narody i dom Pański napełni się chwałą. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oto przyjdzie upragniony przez wszystkie narody i dom Pański napełni się chwałą. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj. Odpuść winy swojemu ludowi. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj. Odpuść winy swojemu ludowi. Oto już nadeszła pełnia czasu. Bóg zesłał swojego Syna na ziemię. Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Ciebie dziś zrodził. Za dni ciała swego, z głośnym wołaniem i płaczem, zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem,
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oto już nadeszła pełnia czasu. Bóg zesłał swojego Syna na ziemię. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa. On też tego dokona. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie, miłosierdzie swoje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. O Emanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Emanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże. Z pokorą błagajmy Chrystusa Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, i wołajmy do Niego. Przybądź, Panie Jezu. Jednorodzony Synu Boże, Ty masz przyjść jako pośrednik nowego przymierza. Spraw, aby świat przyjął Cię i uznał. Przybądź, Panie Jezu. Zrodzony przed wiekami przez Ojca, przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy. Wybaw nas od wszelkiego zepsucia ludzkiej natury. Przybądź, Panie Jezu. Będąc życiem, przyszedłeś, aby pokonać śmierć naszą. Zachowaj nas od kary wiecznej śmierci. Przybądź, Panie Jezu. W swoim miłosierdziu zawsze niosłeś ludziom ulgę w cierpieniu. Okaż nam litość, gdy przyjdziesz nas sądzić. Przybądź, Panie Jezu. Chryste Panie, Ty przez śmierć swoją przyszedłeś umarłym z pomocą. Wysłuchaj nas, gdy Cię błagamy o pokój dla zmarłych. Przybądź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.